Zapraszamy studentów do składania podań o stypendia fundowane przez Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Formularz aplikacyjny znajdziesz na naszej stronie internetowej. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Zapraszamy na Polski Festiwal na ulicy Roncesvalles. W ofercie kulinarnej polska kuchnia. Na scenach wystąpią polskie grupy taneczne oraz zespoły folklorystyczne. Zapraszamy do odwiedzenia sklepów i restauracji oraz galerii sztuki i wystaw kulturalnych. Na dzieci czekają karuzele w wesołym miasteczku. Wstęp na festiwal jest za darmo, weekend 17 i 18 września. Szczegółowe informacje na stronie internetowej polishfestival.ca. Chcielibyśmy jeszcze na chwilę powrócić do kraju. W minioną sobotę rodzina Radia Maryja już po raz ósmy spotkała się w Toruniu na corocznym dziękczynieniu. Centralnym punktem spotkania była uroczysta msza święta sprawowana w świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Tuż przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej rodzinę Radia Maryja przywitał założyciel i dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Zobaczcie, Fundacja Lux Veritatis, Instytut Edukacji Narodowej, to wszystko rodzina Radia Maryja i 25 lat radia i ten dar, ta świątynia. Świątynia, która jest miejscem wyjątkowym. Nie wiem, czy wiecie, że to tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ta bazylika, tam jest kamień węgielny z pierwszych fundamentów Bazyliki Świętego Piotra. Pierwszy, to jest trzeci, czwarty wiek. Ten kamyk tam, to jest tutaj, wygląda jak tabernakulum, Bazylika Świętego Piotra i to jest to. A to pan Andrzej Ryczek wszystko tak wymyślił, żeby bazylikę zrobić. W homilii ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podkreślił rolę rodziny Radia Maryja jako łącznika pomiędzy Polakami. Łączy ona i umacnia naszą wspólnotę rozległą, obejmującą Polskę, wybiegającą poza jej granice, daleko, za oceany, do Ameryki, do Chicago, do Nowego Jorku, po Karagandę aż, dającą o sobie znać wszędzie tam, gdzie biją polskie serca, gdzie dociera głos Radia Maryja i dokąd dociera obraz telewizji Trwam. Przesłaniem rodziny Radia Maryja jest prawda. To na niej budowane są wszystkie dzieła powstałe przy toruńskiej rozgłośni. Prawda, dobro i piękno to wartości, które płyną za pomocą fal radiowych, przekazu audiowizualnego, a także wykładów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Te transmisje i audycje poszerzają religijną wiedzę, postawę duchową, formują niezafałszowany przekaz, podają o naszych dziejach, o bohaterach polskich dróg ku wolności. Bo jakże nie uradować się i nie wesprzeć inicjatyw wzniesienia świątyni,
która stanowi wotum za pontyfikat papieża Jana Pawła II, ojca polskiej wolności. Metropolita Gdański przypomniał liczne ataki kierowane wobec Radia Maryja oraz ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Dowodem jest archiwum potężne. Będą pisane prace magisterskie, doktorskie, a może nawet ktoś ich habilitację zrobi. Ale archiwum, wycinki z gazet znanych, dzienników, tygodników, rzucano kłody pod nogi, a jakże zajadle broniono dostępu telewizji Trwam na multiplex cyfrowy. Dzięki wspomożeniu Maryi te trudności udało się przezwyciężyć. To także solidarność rodziny Radia Maryja. Miliony podpisów i setki marszów sprawiły, że dziś Telewizja Trwam jest na cyfrowym multipleksie. Telewizja Trwam, nasz dziennik i Radio Maryja, jak mówił ksiądz arcybiskup, są nieodłącznym elementem każdego dnia milionów osób. To radio dla milionów ludzi wyznacza rytm dnia, kiedy najbliższe dzieci zapominają, którzy zostali ministrami, posłami, prezesami spółek, dyrektorami, wyjechali za granicę, nie przyjeżdżają, nie odwiedzają. A kto przy tym łóżku, pokoju, tym Radio Maryja? Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź nawiązał także do Światowych Dni Młodzieży i wizyty ojca świętego Franciszka w Polsce. Ukazał młode oblicze miłosierdzia i młode oblicze Kościoła, także młode oblicze Kościoła w Polsce. I przestrzegał, aby nie tracili swego życia na uginaniu się za sprzedawcami fałszywych iluzji. Jak dodał ksiądz arcybiskup, to dzięki dziełom powstałym przy Radiu Maryja udało się rozbić niejedno fałszywe złudzenie. Dziękczynienie w rodzinie już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń rodziny Radia Maryja. Tradycyjnie nie zabrakło szczerej radości i życzliwości. Na scenie wystąpiły dziś zespoły folklorystyczne dzieci i młodzieży, które zwyciężyły w konkursie organizowanym przez Fundację Nasza Przyszłość. Pierwszą nagrodę ufundowaną z 1% podatku zdobył zespół Abrakadabra z Mielca. Dla rodziny Radia Maryja zagrali i zaśpiewali również Jan Wojdak i Wawele oraz Arisa Vinci. Popłyniemy dalej i dalej. Oprawę mszy świętej uświetniła orkiestra koncertowa Wiktoria. Natomiast wieczorem na scenie nad wodą odbył się koncert galowy w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Zaprezentował on widowisko historyczne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, zatytułowane Ortus Polonie. Do Torunia przyjechali członkowie rodziny Radia Maryja z całej Polski i nie tylko. Lubię atmosferę, kiedy ludzie czują, że żyją, że ta nasza wiara jest radosna, tak? Że jest pełna życia. Tę wyjątkową atmosferę dało się odczuć na każdym kroku. Wszyscy z Radia Maryja to takie jakby jedna rodzina była. Tak pięknie ludzie ze sobą rozmawiają. Ludzie są naprawdę serdeczni. Na każdym kroku taka uprzejmość, radość jak zbije z twarzy. Grzeczność, spokój, łagodność, no można, że tak powiem, z każdym ze spokojem porozmawiać. No jest otwartość przede wszystkim, nie? Czuć taką Bożą łaskę tutaj. Jesteśmy chrześcijanami, musimy się wspierać, trzymać razem. Na dziękczynieniu w rodzinie nie mogło oczywiście zabraknąć rodzin z dziećmi. To jest wiele atrakcji takich dla dzieci i ta atmosfera, gdzie możemy spotkać się z tą rodziną Radia Maryja, którego na co dzień słuchamy. Wiele osób po raz pierwszy na własne oczy mogło zobaczyć świątynię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Pawła II, która jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Ja słucham Radia Maryja i Telewizji Trwam. Chciałam to na żywo zobaczyć i uczestniczyć w tym, bo pierwszy raz jestem w Toruniu. Tradycyjnie już na uczestników dziękczynienia w rodzinie czekała bogata oferta gastronomiczna. Każdy mógł też przebadać się w Białym Miasteczku.